Mamy godzinę północ 37, więc renderuje mi się film, a więc włączam sobie mi twistika, no bo właśnie renderuję sobie materiał z wczoraj, no bo kurde, chcę go teraz renderować, następnie sobie go wrzucę, a jak w czasie tego, jak się będzie wrzucał, no to zobaczę sobie mniej więcej ile będzie się wrzucał, ustawię sobie wyłączenie automatyczne kompa i zupełnie pójdę spać. Dobra, więc w tym momencie tutaj jest lekcja, w tym momencie montujemy film, jeśli to się nagrywa, ale tutaj mam pytanie dnia z Google, więc za tygodnia sobie odpowiemy. Oto pytanie z kategorii historia. Jakie państwo podarowało statuę wolności narodowi amerykańskiemu? Ja nie wiem. Możliwe odpowiedzi? Strzelam, bo nie wiem. Poprawna odpowiedź. Widzicie? Zdobywasz 5 punktów. Twój obecny wynik to 86. Widzicie? Liczba poprawnych odpowiedzi z rzędu to 6. Wpadnij jutro po nowe pytanie. Czekajcie, zadanie szóste coś tutaj mam. Zaraz to wyłączę. I tutaj niby coś w zadaniu szóstym mam. O, książka mi się tutaj rozwaliła. Wiem, że to przejście powinno być inne. W sensie tutaj, nie wiem, powinien na przykład w sklepie się teraz pojawić. Właśnie do sklepu. Przyznam się, że ochotycznie zaczynam, bo jest 14:30. W tym momencie jadę do Lidla sobie. W tym momencie ubieram eskiety. Jak widzieliście, na piżamę ubrałem po prostu. No i już mi ktoś folder na Wikifit założy. Dobra, zaczynam tak chaotycznie. Miałem wcześniej zacząć. Jeżeli idzie o statyw, to statyw został poklejony i działa. Można go w sobie obracać. Bo jedna głowica tylko została zaklejona, druga nie. Jest paczucha do odebrania, więc z drugiego konta impost, z innego numeru telefonu, więc sobie skopiowałem to i zamykam okno. Zamykam okno i idziemy. No to mam tej koszulkę i napisałem po prostu, że jeansy, ubieram kurtkę i tyle. Więc spoko. Tak się żyje, jak się nie wychodzi z domu przez tydzień. Była lekcja, zmontowałem film, teraz go już przed chwilą wrzuciłem, więc dobra. To już wszystko, co chyba chciałem powiedzieć. To teraz tepnijmy się do sklepu. Robię ten kwit, potem pik kartą. Wita na street, siema siemanko. Gadam se z fanką, chcemy na pewno. Ona to brylant, ja raczej się perłą. Chwytaj mnie za perło, królowo jednej nocy. Korona ci nie spadnie z głowy, jak się ze mną spocisz. Nie zrobię ci foci na snapik, przestań, choć jestem tu aparatem. Nie zrobię ci foci na snapik, chyba że z moim kutasem. Dobra, jestem teraz w aucie, wszystko zostało kupione. 350 zł zostało wydane. Czy tam 350, tak, 354,23 grosze. I mamy chyba 5 toreb. No i generalnie to wszystko. Mógłbym pranka zrobić takiego, żebym wziął, ja bym miał kluczyk, bo nie mam kluczyka. Bo kierowca poszedł jeszcze po jedną rzecz do sklepu, wrócił się i nie mam kluczyka, więc niestety pranka nie zrobimy. Chyba że tam kabelkami pogrzebał, wiecie, jak ja w GTA czy coś takiego, różnych grach. Tymczasem ci podziękuję, bo są w życiu rzeczy ważniejsze niż szparka. Nie mówię o twojej dupie, zobaczysz na grupie, że Olsa to marka, narka. Mamy tutaj filmik od Czukasza do obejrzenia. Ekipa Serucha. I pamiętam wyłączyć w sumie te logo. Albo je przynajmniej trochę zmniejszyć. Nie wiem sobie po co ono jest, ale zostało po prostu. Oglądamy. Są 3 rzeczy, które kochasz. Według mojej listy, którą zrobiłem, możesz ocenić, czy jest dobra. Słucham. Po pierwsze, rodzina, przyjaciele. Po drugie, kobiety. Po trzecie, kalifornijski jazz. Seks, miłość, kopulacja. Ruchanie w dupce, nie? Tak, to prawda, to prawda. Dobrze. Okej, okay, what Nie. Kładę na stół 500 euro za ustrój, moja królewno. I nawet nie chcę wiedzieć, jak masz na imię. Nie zapomnę tego nigdy. Tak? To jest najlepsze określenie. To były tancerki, które dodatkowo mogą tam jakieś usługi wykonywać. Kurwy z Roxy. Kiedy Michael jest za barem, nie ma czasu na głupoty. Ja robię burdel, na mieście mówią na mnie niezła małpa. Szmasa za szmatą i nie zmieniam prześcieradła. Wchodzi ona. Wiedziałem, że to jest ona. Uznacha za flaszką, no i pleba mi do gardła. Przychodzi do klasach, a ja kurwa chodzę trapia. Ja lubię być jeszcze mały. Bo ja lubię być mały. Skierury przyjadę, popy będę się tak bawił. Skierury przyjadę, popy będę się tak bawił. Sześć tym, rzuć tym! Kręć tym, dla nas! Wy kurwie ci kurwa z dilda kopa? Kurwa jebana? Kurwa! Puść to na podwórka! Dawaj kurwa! Dawaj to kurwa! A najebali wam gazem? Za co wam? Tak, za PiS. Powiedzieliby, że jebać PiS i nas zajebać gazem. Dajcie nam mleko. A, dajcie nam mleko, no. Mleka? Mleczka. Poprosiłbym tłuściutkie. Mam nadzieję, że jest tłuściutkie. Nie ma 3,2. Oleksu, zerujesz czy pierdolisz? Kurwa, ale jestem w kurwa. To pan Jacques Patycki, największy tester kubków smakowych ma. A to kurwa jebana krakowska, nie? Dobra, jedziemy. Kurwa. Pierdol... jak świnie. Co ty kurwa? Jesz mięso szpako. Co ty kurwa? Widziałem, że masz na sobie buty. Aligator. Mów mi lako z aligator, bruda blond to jest trójkąt. Ona kocha ciebie tylko za to, że kupiłeś jej torebeczkę kurwa lakostowy aligator, ja. Wszystkie atrakcje się udały, tak. Pogójcie aligatory. Wali ktoś tego potio na życie na pół? Chyba nie trzeba, chyba ci walę w klapę. Wypijmy na wytrzymałość. No panowie, 3, 4. Jaki to jest odcinek? Bo ja nic nie wiem, a to musi być u kogoś ten, oprócz Freeza i kanał Ekipa, bo to nigdzie tego nie widziałem. Większość scen tutaj, a tak poza tym to nie wiem, to ty bardzo fajnie, a w kwestii tego filmu z BDS-em to BDS prosił, żeby go jednak nie promować, w sensie, no po prostu, no można się domyślić czemu BDS nie chce, że ten film był popularny. Chyba zębami uderzyłem o Majka. Czuć prąd. Moc naprądowy. To jest mocne, panowie. That's pretty good. Jak alkohol wpływa na zdrowie, to bym nieśmiertelny. Dużo alkoholu jest, w ogóle w sensie na plus. Ja tam w ogóle nie czuję. Tam spirul walony. Ej, nie przestrajaj się, to moje. I teraz tak, skurwysyny, macie tutaj funkcję, kurwa, f od x w tym punkcie, kurwa, dla, kurwa, Eweliny i chłopaka chuja jebanego polskich zwierząt, tu macie dalsze wytłumaczenie, kurwa. I teraz tak, zdefiniujmy sobie tą powierzchnię tutaj, jako, kurwa, funkcję pola od x w punkcie, kurwa, x. Ja pracowałem od dziecka. Pierwsza praca to byłem konserwatorem powierzchni zielonych, sadziłem trawę, ale rzuciłem paletę. Lufeczka czy blancik i dlaczego? Wiadomo, że blancik, nie? No musiałem odpowiedzieć, bo pytanie to powiedziałem. Dlaczego? Bo jest lepszy. Dobrze. Część rzeczy, które nagrywam, wydaje mi się, że nawet ci młodzi mogą nawet nie zrozumieć, o co w nich chodzi. Joint tutaj, zaraz typie tu zapłonie, a. Nie patrz mordo mi na dłonie, nie. A. Ja nie tykam czy narkotyków, palę bucha i spada. Yo, dobra jest zabawa. Zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcję, pamiętajcie, żeby przybić dzwona. Tak. Nie no, jak Czukaszek jak zawsze, no niestety wrzuca filmy, które trwają 4 minuty i 20 sekund, więc to jest oczywisty minus, ale tak to filmik bardzo spoko. W sensie ostatnie, na przykład Ekipa czy Freeze lub Lin, coś takiego, czy te wcześniejsze filmy takie, najpierw były śmieszne, później chyba z 2 były takie średniowe. I teraz jakby odczekaliśmy chwilę, no i znowu jest fajny film. Znowu komentuję Czukasza. Czukasz, weź rzucaj więcej filmu teraz, bo trzeba coś komentować tutaj. No to znaczy, content mam po prostu, no i tyle. I kamerę, o właśnie kamerę. Naprawiłem i już nie jest 4:3. It was at this moment that he knew he fucked up. O, dobra, teraz naprawiłem, bo coś było nie tak. W sensie nie była ten ustawiona odpowiednio. HD mode musiałem włączyć w droidkamie, bo przez droidkama właśnie mam to i tyle. Coś tu jeszcze pewnie można by oglądać, jakieś komentarze robić, ale to nie na daily. W sensie jakby wiadomo, tutaj Czukasz to Czukasz, ale jeżeli byśmy chcieli, jeżeli chcecie komentarzy, to dajcie łapkę w górę, to wtedy będę wiedział, że chcecie komentarzy zobaczyć, gdybyśmy coś bardziej gadali. Bo w sensie teraz staram się nie gadać, żeby nie przerywać, więc na końcu tego coś tam prawie powiedziałem. Wtyczki mam sobie ogarnąłem, a w tym momencie montuję film i tyle w sumie, jest 18 już, więc montuję pewnie ten film do tego momentu, który teraz oglądacie i nie wiem, coś będę musiał zrobić, bo na to tyle trochę nudy w tym filmie. Dobra, przeniosłem się teraz na ten oto mikrofon ze Sławek, w sensie uznałem, że on jest trochę późniejszy i do takich celów właśnie nagrywania. Tutaj chyba wystarczy mi. Teraz staję przed wyborem, jaką grę odpalamy, i tym wyborem będzie Forza Motorsport 7, którą mamy w ramach Xbox Game Passa dostępną. A dźwięku nie macie, boxa. Ale dobre ogarnięcie jest. Tryharda trzeba odpalić. I znowu dzisiaj Audi nie ma. Dlaczego? A, bo pewnie spację kliknąłem. Ale to auto jest ten. O k***. Ale to auto się ciężko steruje, patrzcie na to, ja na fulla klikam przyciski cały czas. Na pełnej tej. Ja tam prawie nic nie widziałem. Nie lubię takich rzeczy, jak właśnie taki wstęp, który jakby wymusza na tobie jakieś gry, czynności i tak dalej. Ja takich wstępów właśnie strasznie nie lubię. Jestem tak głośny, że ja siebie tylko słyszę. Mogę driftować tym gównem. Jak klikam spację, nic się nie dzieje. Spacja, chuju! Więc tu hamulca ręcznego nie ma w tej ciężarówce i w poprzedniej aucie też wywali rękę. Niestety. No właśnie, bo się ustawiają nie zaaktywowały. Nie będę przybierał wtedy, przecież wszystko jest ok. Patrzcie, bo się wprowadziłem 7 osób chyba. Widzicie, jestem pierwszy. Widzicie, od razu ustawienia zmieniłem. Po prostu zmieniłem ustawienia, już pierwszy jestem. Wszystko jest oczywiście pod kontrolą. Jak widzieliście, wszystko pod kontrolą normalnie. Nie wiem, kurde, ta kampania kompletnie taka... Nie wiem, no w sensie jakby to na prywatnie pograć, ale na day no to niezbyt, no. Monster. Big dupnica monsterka. Tak jak mówię, no niestety, ale Forza Motorsport 7 nie jest grą na daily, w sensie jakby ona jest po pierwsze, jeżeli bym miał montażystę, więc jeżeli ktoś chciałby montować moje filmy, bo wtedy mógłbym robić o wiele więcej ciekawych rzeczy na daily, jeżeli miałbym montowane przez kogoś filmy, więc jeżeli ktoś chciałby montować moje filmy, no to zapraszam do współpracy, no oczywiście za darmo, bo nie mam pieniędzy, bo kupiłem, a no właśnie, bo ja wam nie wspomniałem, bo ja kupiłem jedną rzecz do odcinka, więc na dniach będzie, za jakieś 2 dni pewnie, czyli to będzie prawdopodobnie dzisiaj we wtorek, odebrane zostało od nadawcy, to w czwartek powinno być, czyli w piątek prawdopodobnie zobaczycie to. Tyle na tą chwilę. Jest pół godziny po północy, a więc kończymy tego daily vloga. Teraz go sobie do końca zmontuję, bo teraz dogrywam, montuję, renderuję, rano wrzucę i tyle. Widzimy się jutro. Cześć. To cię dzisiaj posunie tak dokładnie jak ja. Kto wypieści cycunie i wyrucha za dnia. Jebać disa, kurwę, zwisa, orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa... JD kurwę.